Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już materiale z gry, oczywiście Heroes 5 of Might and Magic. Słuchajcie, ostatnio trochę spanikowałem, mówiłem, że gra mi się zepsuła, coś nie tak, ale napisaliście mi, że po prostu to wszystko przez moje głupie i słabe wskrzeszanie, przez to, że potem wskrzeszałem jednostki, które już i tak całkiem padły i nie miałem jednostek, dlatego odpalał się filmik, ale gra i tak nie pozwalała mi przejść dalej. Więc przeszedłem sobie jeszcze samemu tą końcówkę, nie tracąc tym razem jednorożców i innych jednostek. No i możemy już sobie wybrać piątą misję Vampire Lord, która jest ponoć trudna i czuję, że mogę mieć problemy, no ale zobaczymy. Wybierajmy. Pod nieobecność Findana elfy zdołały przerwać oblężenie Syristala i wyzwolić większość królestwa elfów. Jednak do całkowitego zwycięstwa droga jeszcze daleka. Od południowo-wschodniej strony Irola nadciąga groźba pod postacią wampirzego Lorda Nikolaja. Findan musi pokonać tego potężnego wroga. No, to naprawdę nieźle. Dobra, mogę tak, mieć ratusz, złoto lub zielone smoki. Kurde, ciekawy wybór. Ratusz, z tego co kojarzę, to kosztuje 5000. Więc chyba lepiej mieć 7500 hajsu niż ratusz. No nie wiem, wybierzmy sobie złoto. Niestety, Nikolaj. Szlachetny król i sojusznik jest moim największym wrogiem. Choć pociemniałe niebo mrozi mi serce i ciąży na oczach, nie zatrzymam się. No dobrze, Findanie, okej. Dobra, już widzę, że mamy dwa zamki. Dobra, mamy tych naszych bohaterów. Okej, dobra. Nie wiem, czy jakbym im zdobywał poziom, byliby silniejsi, jakbym zdobywał im te wszystkie umiejętności, kto to wie. Liczę się przede wszystkim, że mam Findana wykokszonego. No z armią co prawda słabą, no ale bywa, co nie? Też może ten ratusz byłby w obu miastach? Nie, nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Nie, bo to nawet rady miasta nie ma. Więc spoko, na razie tworzymy, wiecie, wszystko to, gdzie możemy mieć żeby zdobywać po prostu jak najwięcej. No tak, ratusz 5000 hajsu, więc no lepiej chyba po co się wziąć złoto, co nie? Tak mi się wydaje. Okej, dobra, jeszcze nie zdecydowano. Zastanawiam się, jak to... A, bo to jest ulubiony wróg. Jeszcze mi się takie coś wyświetla? Ulubiony wróg. Ty masz tylko ulubionego wroga, spoko. W sumie nie napisaliście mi mimo wszystko rad za bardzo, jakie mam po prostu, jak mam postępować w walce, więc też może być mi troszeczkę ciężko mówić, co ja mam tak właściwie, jak ja mam po prostu przechodzić tę misję. Myślę, że niektórzy z was mnie zrozumieją, no bo po prostu wiecie, no nie napisaliście mi, nie mówiliście, jak ja tak mam właściwie przejść to jak najlepiej, żeby było mi jak najłatwiej. No zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Okej, masz już jakąś armię. Bardzo bym chciał zdobyć kopalnię rudy, więc może zdecydujmy się na atak. Pięknie, zwycięstwo bez żadnych strat. W ogóle, który ty masz poziom? 27. No, ale jak mówię, to jest raczej trudna misja. Zabij Nikolaja, Findan musi przeżyć. Na razie nie mamy jakiegoś określonego czasu. Nie wiem, jak to będzie się później prezentować. Ilu mamy przeciwników? Czy tylko jednego, czy tylko Nikolaj jest naszym wrogiem? W sumie mogłem się ruszyć jeszcze tamtym bohaterem, żeby troszeczkę obczaić, jak wygląda ten teren. Strasznie długo zajmuje przemieszczanie się. Nie wiem, już myślałem, że coś się ścięło, powiem wam, ale nie, no działa wszystko. Tu jest garnizon wroga. Dobra, muszę się tutaj troszeczkę porozglądać. Pozbierać od razu, wiecie, co się da, jak najwięcej, żeby wiedzieć, czego się tak właściwie tutaj i gdzie można spodziewać. Dobra, tu nie przejdziemy, rozumiem, nigdzie. Tutaj mamy drewno, zawsze się przyda. Tutaj wszędzie są po prostu nieumarłe wojska. Okej, idziesz na nich. No, ja myślę, że chyba i tak nie dało się pewnie bez strat, bo oni mają pewnie szybki ruch, czy coś w tym stylu, ogarniacie, co nie? A, no jeszcze jest ich wielu, no to czego się tutaj po prostu spodziewać? Jak ruszysz się tu, to potem im przywalisz. Możecie w sumie właśnie też tak skupić na sobie ich ogień. Podejść tu, no nie da się na pewno po prostu nie mieć żadnych strat. O, już są dwa straty, a pewnie jeszcze więcej będziemy mieć. Dobra, nie zabierają mi nic. Tu jest regeneracja życia, no ale nie, może będą, wiecie, takie idealne straty, można rzec. Okej, żeby jakoś tak głupio nie tracić, myślę, że moi łucznicy bez problemu załatwią ich. No, na pewno. No i teraz po prostu podejdźcie, zniszczcie i tyle. Czyli i tak dwa straty muszą być, no nie da się lepiej tego przeprowadzić. A szkoda.
Tartak zdobyty, pięknie. Oni jeszcze nie zdecydowali, czy chcą walczyć, czy nie, ale ja się nie boję. Dobra, one i tak magii używają, więc pewnie i tak by mi trochę zabrały. Chciałbym od razu zdobyć sobie kopalnię, jak wiecie, no kopalnia przydatna sprawa, prawda? Oczywiście, że tak. Może sobie z nimi poradzimy? A, bez strat, widzicie, łatwi przeciwnicy, okej. Dobra, co ja tutaj mogę sobie więcej pobudować? Tutaj wypadałoby pobudować, żeby cokolwiek móc rekrutować na początek. No a tutaj, żeby już mieć w przyszłości ten kapitol w tym zamku, fajnie byłoby. Dobra, myślę, że tutaj można by sobie to wybudować, zwiększy nam rekrutację, a potem się zajmiemy rekrutowaniem wszystkiego, co inne u mnie. Dobra, ty możesz przejść się tutaj i też pozwiedzać. Chcę po prostu orientować się w okolicy, jak ona wygląda. Czyli jesteśmy na wyspie, aha. Już tak wygląda w ten sposób, no chyba, że jest jakieś zejście do podziemi, z którego przeciwnik może mi nagle wyskoczyć. Myślę, że jest taka opcja, że przeciwnik rzeczy... serio? Chciałbym z nimi walczyć. No to super, nie przejdziemy sobie. Niestety, tutaj trzeba i tak... Nie wiem, czy zdobywając to też muszę z nimi walczyć, nie. No to git. Okej, ty zbieraj tutaj co mamy, zbierz kopalnię. No i skoro na serbery, no 104 serbery to troszeczkę za dużo jak na początek, zdecydowanie za dużo. Pięknie, baśniowe drzewa zbieraj sobie, przydadzą się. Tutaj też nie ma takich dobrych dla mnie przeciwników, więc no tutaj się po prostu gdzieś będziemy kierować. No i tu będzie połączenie już z kolejnym zamkiem. Tu jest garnizon, więc kto wie, czy tam nie ma jakiegoś zejścia do podziemi, wiecie? Jest taka opcja, że tam może być takie zejście, czyli ty już w sumie nie masz tutaj po co chodzić, no chyba, że zebrać tylko, żebym już nie musiał na przyszłość. To odblokuje mi troszeczkę widoczność na pewnie kolejnej wyspie, czy tam kontynencie, czy co tak właściwie tam mamy. Z rusałki, ale może zamiast rusałek to, wiecie, jednak mieć lepiej myśliwych. Jakaś taka lepsza dla mnie jednostka, prawda? Myślę, że się ze mną zgodzicie. Mieć ich jak najwięcej, w sumie jednak... Można powiedzieć, taka podstawowa jednostka w tym naszym zamku. A tutaj trzeba troszeczkę jeszcze powalczyć, pozdobywać kopalnie. Wszystko się przyda bardzo. No i oczywiście ograniczać straty do minimum. No i musimy załatwić Nikolaja w tej misji, co na pewno do prostych należeć nie będzie. Oj, naprawdę niewiele mi to pokazało. Bardzo niewiele. Nie tego oczekiwałem, przyznam szczerze. Nie tego. Okej, okay. O, czy ty możesz jeszcze tutaj zdobyć te surowce, które nie wymagają, to już mi wymagało walki. Dobra, wróć się do zamku. No 12 to nie jest duża strata, nie będę rozpaczał. Oj, mogłem wziąć może lepiej doświadczenie, niepotrzebnie wziąłem hajs przez pomyłkę. Ale, no nie no, hajs też się przyda na pewno. Okej, okay. A my, no my musimy po prostu tutaj rozbudowywać chwilowo zamek, najlepiej jak to jest możliwe. Myślę, że jeszcze zanim to już są ulepszone. Może sobie wybudujmy to, żeby mieć w przyszłości, wiecie, druidów, przepraszam, chciałem powiedzieć magów, ale to są przecież druidi, więc mówmy tak jak jest. Tu już ich mamy. No i nie wiem, czy tutaj przeciwnik nas będzie jakoś mocno atakował, czy on może w ogóle wylądować? Nie, wylądować to on nie może, czyli on może przyjść co najwyżej z okolic tego garnizonu, który bądź co bądź jest neutralny, a nawet nie jego. Okej. Okay. Nie damy rady lepiej tego jakoś zaplanować? Serio? No Jezu, jak oni od razu są podzieleni, no to naprawdę, no nie da się chyba lepiej. No raczej nie, się zatruwają oczywiście. No są słabi, no są słabi, tyle prawdy, że o tyle, że to jest słaba jednostka. Znaczy jak jest ich dużo, to można ich fajnie wykorzystać, wiem, bo lubiłem z nich korzystać. No ale ogarniacie, o co? No, cholerna trucizna. A wy jeszcze nie macie czarów, żeby tutaj czymkolwiek przywalić. Dobra, wy sobie podejdźcie bliżej, ty możesz gdzieś tutaj, ty ulecz troszeczkę, tu przywal pięknie. Nie mam tutaj czegoś, co mi da, bo wiecie, tutaj trzeba ich po prostu szybko załatwić. W ogóle ktoś mi mówił, że używam wskrzeszenia umarłych, ale mam używać wskrzeszenia umarłych z magii światła. Zaraz, mam tak, magia przywołania, to jest to wskrzeszenie umarłych. Ja nie wiem, czy ja w ogóle mam coś takiego jak wskrzeszenie umarłych z magii światła. No zobaczymy. Czy jest tu jakieś wskrzeszenie umarłych, które da mi na... Widzicie, nie ma czegoś takiego. No niestety, ale no nie ma. Nie ma czegoś takiego jak wskrzeszenie umarłych z magii światła. No sorry, to było błędne info dla mnie. Dobra, nam już najlepiej to przywalił po prostu z jakiejś błyskawicy i załatwił tutaj tych, którzy
No jednak mają tam jeszcze jakąś siłę, dysponują. Ładnie. I teraz już po prostu ich niszczcie jak leci. Dobra, ci mają, no ale to i tak będą mieć ruchać. Tych jest więcej, więc gigi. Powiedzmy, i tak stracę pewnie może nawet więcej, chociaż, no a kto to wie. Dobra, weź, oddawaj mu pięknie. Ach, a tutaj zatrucie niestety. Dobra, jak ustawię się tu, no to w sumie... Dobra, ustaw się tu, a ty mi wejdziemy tu i zaatakuj. A, już nie będzie trzeba atakować naraz. Spoko. Dobra. A oni jeszcze przeżyli? Kurde, co jest? Strasznie słabo, moja armia na razie się do niczego nie nadaje. Dobra, bijesz i kończysz. Bo straty były, mniej tych straciłem, no ale za to coś za coś. Inne jednostki potraciłem. Tu są kapłani, tutaj jeszcze z tymi nie chcę chyba walczyć. Sukubusów troszeczkę tutaj mamy niestety. Nie, fuck, nie chcę z nimi walczyć, powiedziałem już. Ej, a ty możesz wejść w sumie do chatki wiedźmy i poznać jakiś talent. Machiny wojenne, nie wiem czy to są... Chociaż ja z tych bohaterów po tej misji już pewnie korzystać nie będę nawet. Więc w sumie powinno być mi to lotto, czy co ja tutaj tak właściwie nimi robię. No ale możesz sobie wejść, też poznasz jakiś talencik swój nowy. To co? Może drzewce na początek. Spoko jednostka, lubię strasznie drzewce. Strasznie się niejednokrotnie przydają. Dobra. No, już bałem się, że nie mogę tutaj nic więcej w ten sam kurek, wiecie, tworzyć, budować, no ale na szczęście można. Co to taki dźwięk, jakby tutaj coś przybyło do nas, jakby się ktoś teleportował, miałem. Słyszeliście takie... No wiecie o co mi chodzi, wiecie o jaki sygnał mi chodzi po prostu. Dobra, to jest już odwiedzone, ty miałeś przejść tutaj. To wszyscy się uczą jednego? No, to się wszyscy uczą machin wojennych. Spoko, będziecie się uczyć machin wojennych. Okej. Okay. 300, no chyba żartujecie. Aż 300. Tutaj są silne jednostki, no kurde. 40, kosto 650, 80, no. Sorki, ale no to jest taka porządna armia. Okej. Okay. Tu jeszcze mamy... Muszę szukać, wiecie... najlepiej no wszystkich kopalni, które mi się tutaj przydadzą, no wszystko tutaj może być dość opłacalne, no ale chwilowo to w tej misji ja tu niewiele zdziałam, no to jest prawda, no niewiele się zdziała, niewiele się zrobi, trzeba po prostu budować, żeby tu było więcej hajsu, spoko, ty możesz wybudować tutaj w końcu dla jednorożców, no i będę mógł mieć kapitol, więc chociaż znowu ten hajs będzie szybciej zdobywany, jednak gdy będę dostawać codziennie 6000, no to jest coś, co prawda na dwa zamki to może nie jest aż tak wiele, jakbym tego wymagał, no ale no zawsze jakieś tam ochłapy dostajemy, tak to nazwijmy. Ty cofnij się do zamku, ty w sumie możesz sobie zaraz ty siedzieć tutaj, będziesz potem wchodziła i sprawdzała co tydzień, co my tam dostaniemy. Dobra, tu wybudujmy to przed tygodniem, żeby dostać po prostu większą armię. No i tutaj wybudujmy sobie kapitol. O, hajs się troszeczkę zmniejszył, no ale jak mówię, przynajmniej teraz będę dostawał więcej kasy, no i mogę coś już chyba porekrutować tam takiego w miarę. Na razie chyba smoki sobie odpuścimy. Smoki kosztują sporo, podczas gdy ja mogę sobie, wiecie, ulepszyć strzelców, no lepiej mieć tych, oni są naprawdę świetni. Więc jak już będziemy mieć troszeczkę armię, może sobie jeszcze jeszcze nie mogę poulepszać, no widzicie. No niestety, 18 tysiaków. Trochę to kosztuje. Okej, dobra, na razie więcej nie rekrutuję. A jeszcze nie tam wejść do młyna. Zobaczyć co tam dostaniemy. No ale ogarniacie, że po prostu chcę sobie jeszcze kogoś ulepszyć najlepiej, zanim wyruszymy. Ale już wyruszymy, o to się nie macie co martwić, już wyruszamy, nie mogę tutaj marnować czasu. Stanie w zamku nigdy nie jest dobre, taka prawda. Kogo my tutaj możemy dać? Kogo ulepszyć? Może was? Dobra, was ulepszymy, będziemy mieć... wait, zaraz, kogo ja sobie tam ulepszyłem? Czy mogę mieć ulepszoną polanę jednorożców, tak? A to są zwykłe jednorożce, dlaczego ja jeszcze... Jak to kurwa, brakuje starczającej ilości. Ej, nie mam hajsu teraz. Spoko, wziąłem sobie tych, co nie mogę akurat nic tu zrobić. Spoko, walić tam. Idziemy walczyć, ja tu zamierzam tracić czasu. Widzicie? Pięknie. Od razu zaraz będzie więcej wszystkiego. No, a tutaj znowu nie wybuduję. A nie, wybuduję coś jeszcze, co sobie wybudujemy. Może zwiększymy przyrost busałek i tym podobnych. Zaraz, zaraz, zaraz. Nie wybudowałem tego? Co jest? Myślałem, że nacisnąłem, żeby się wytworzyło.
No, teraz dopiero. Okej. No musimy jak najszybciej przejąć kontrolę nad swoją częścią wyspy. No, mapa jest duża, czyli wróg na pewno, biorąc pod uwagę, że czasem ma dłuższe te rundy, na pewno knuje coś złowrogiego. Z wami chyba nie chcę. Was mogę, myślę, że rozwalić. Dokładnie. Mistrz krwawej ziemi. Zaklęcie ognista pułapka i trzęsienie ziemi stają się silniejsze. Wzrasta o 4. No spoko. Minimalne, maksymalne liczby, jakie mogą. W przypadku armii są stworzenie niskiego poziomu. No niby spoko, ale ja myślę, że możemy czasem używać tego, wiecie, destruction po prostu. Murów, więc użyjemy sobie tego. Dobra, dawaj tutaj. Są jakieś straty, ale są niewielkie, a myślę, że i tak mniej po prostu przeciwko jednostkom strzelającym, no nie zredukujemy po prostu tego jakoś lepiej. Dobra, teraz nie zapomnieć po prostu budować, co się da. No tutaj jeszcze nie mieliśmy jednorożców, więc już robimy, żeby były na przyszłość. No a tutaj... Co? Może zwiększymy sobie przyrost drzewców. Też coś spoko, teraz komu tu wchodziłem, czy nie? O, teraz wbiłem, spoko, już mamy. Znowu tak jakby się ktoś teleportował nawet w dwóch miejscach. Nie wiem, czy to znaczy, że przeciwnik gdzieś rzeczywiście się tam teleportuje. Gdzieś się tam przemieszcza, no być może tak. Być może działa, być może cały czas, wiecie, no chcę jak najszybciej ten cały Nikolai zebrać armię, żeby nas zniszczyć. Okej, w ogóle tutaj nie wziąłem drewna, nie zwróciłem na to większej uwagi. Oni będą walczyć. Ci jeszcze nie zdecydowali, ale tu mamy kopalnię złota. Ej, nie zauważyłem jej na pierwszy rzut oka. Nie no, kopalnię złota to zajmiemy, to nam da naprawdę sporo, bo 1000 dziennie więcej i 7000 na tydzień, no to jest naprawdę spoko sprawa. Dobra, na drzewce, rekrutuj. Ten zameczek też będzie takim uzupełnieniem mojej armii. Dawaj właśnie w las. Póki co i tak nie mogę mieć, wiecie, smoków, no to nie będziemy mieć smoków już. Baśniowe, a tutaj już byłem, w tych baśniowych drzewach. Tutaj w ogóle jest obelisk. Że tutaj można znaleźć jakąś tam część mapy, spoko. Walcz z nimi. 7 aż. No wiem, że one są nieulepszone, no ale bardzo by zależało mi, żeby zdobyć to jak najszybciej. Może wycofajmy ich jak najbardziej się da i wystawmy jakoś tak na większe pole do ataku te moje drzewce. Oj, od razu atakują, no. Szlak was. Dobra, tu będzie kontratak, ale mnie to nie interesuje, że mam piękny tam. No ale no straciliśmy, no ale nic się nie zrobi, prawda? Nic się nie zrobi. No i ci mnie niestety i tak przywalą mi w jednorożce. No bywa. No i myślę co by tu użyć. Dawajmy może grupową prawą moc, wiecie? Jak będzie grupowa prawa moc, zaraz im przywalimy tak wszystkim mocno, że odechce im się tutaj zadzierać ze mną. Od 10 do 13, których zaatakujemy pierwszy. W sumie to obojętne, bo i tak zaraz mam kolejny czar, więc na easy. I tak nie ma. O, 7, no pięknie, takie coś to się podoba. No i teraz sam Findan niszczy. No przecież straciłem wtedy 7, a teraz 8, 1. No, podobne straty, podobne, no ale jednak mniej jednorożców. Dawaj doświadczonko hajsu, to my będziemy mieć zaraz aż nadmiar. Ale cieszę się, zdobycie kopalni złota to naprawdę świetna sprawa dla mnie. Oni jeszcze nie zdecydowali, pewnie będą walczyć, ale również bym chciał mieć kopalnię klejnotów, których chwilowo już nie mam, już mi zabrakło. Dobra, tu rekrutować enty. Dawaj, muszę się zdobyły te enty. Jak mówię, mi są potrzebne te kryształki całe. To daje mi jeden klejnot, niech będzie zawsze jakiś tam plus, no ale muszę zdobyć te kopalnie. Nie ma innego po prostu wyboru niż zdobycie tego. Sukubusy będą musiały nam ulec. A jak coś, to będzie ciężka walka. Dobra, straty niewielkie, nie będę płakał. Nie jest źle. Okej. Oni jeszcze nie zdecydowali, tylko są wampirzy lordowie czy zwykłe wampiry? Wampiry zwykłe, nie wiem, dlaczego się nie chciał kliknąć. Małe straty, a za to możemy sobie obejrzeć jakieś tutaj tereny wroga. Tu już są coś jego. Nie wiem, dlaczego mi akurat w takich dziwnych miejscach, wszędzie gdzie są te smoki. O, tutaj można zwiększyć atak. Dobrze wiedzieć. Oj, tutaj coś bliżej nas, jakaś wysepka. Ale też z ciekawą zbroją. Wszędzie pokazują nam po prostu te smoki Nikolaja. Wszędzie rozstawił swoją armię. O, nawet w podziemiach jest. Okej, to jak mówię, tutaj jest gdzieś za tym garnizonem wejście do podziemi na 100%. Skoro on do nas nie jest w stanie przypłynąć, to na pewno będą ataki właśnie stamtąd. Okej. Wy jeszcze nie zdecydowaliście, ale ja już chociaż może jeszcze sobie zwiększymy to przed bitwą. No
fajnie byłoby tu jeszcze, wiecie, coś sobie ulepszyć, no ale no nie mamy właśnie surowców. A zaraz, przejąłem te kopalnie? Przejąłem, dobra. Już zacząłem obawiać, że nie. Poczekajcie. Tu mogę coś, no tu mogę, no ten domek na drzewie, no... Spoko, może później już wybuduj. A tutaj co wybudujemy? Tu może wybudujmy sobie ten domek na drzewie, zaraz tam... Zobaczę, jakie mam. Też ja mam chyba dobre jednostki ustawione, to tych, wiecie, ulubionych łowcy. Myślę, że nie muszę ich ustawiać jakby jeszcze raz. Tak mi się wydaje. Na razie czekamy. Dobra, idź tu i atakuj tych. No i bez strat, jak się można było zresztą spodziewać. Nie jest źle. No ci chcą walczyć, no ale co to jest w ogóle? A, to są domki na drzewie, no to ej. Tylko ja myślę, że może sobie, wiecie co, i tak chciałem wrócić i zwiększyć... trochę armię, z tego zamku głównie zwiększyć armię, tylko że też nie będę miał tu znowu hajsu. O, to się przyda, wybudować to w ostatnim dniu tygodnia, żeby zawsze trochę zwiększyło. Gildie? Dawaj, gildie, może jakieś fajne czary po prostu poznamy. Przydałby się jakiś czar, nie wiem, teleportacji na przykład, to byłoby dobre. Ale zobaczymy, co my tam będziemy mieć. O, i teraz już widzę właśnie gdzieś tutaj teleportujących się naszych wrogów. Okej. Okay. Dobra, idź tam sobie powolutku. Nie mogę tutaj jeszcze czegoś ulepszyć? O, enty. Jeszcze mogę mieć tancerzy, no ale ich sobie odpuszczamy. Na razie nic więcej tam nie twórzmy. No jednak wiecie, no hajs, przybywaj hajsie. W ogóle czy mi się wydaje, że w tym tygodniu jakoś mniej dostajemy? Czego jest tam podwójny przy... Nie, normalnie hajs. Czego jest podwójny przyrost? Populacji wszystkich istot. Tydzień życia, o! Czy to wszystkich istot, spoko. Dobra, na początku trzeba pamiętać, żeby właśnie sobie poulepszać. Tutaj cały czas nie mam surowców, ale no, fajnie byłoby ich mieć, taka prawda. Ale może na razie ulepszmy sobie w tych. Jak nie mogę mieć tamtych, będziemy mieć tych. No trochę jest do rekrutacji. Na pewno zgaduję, że braknie mi hajsu. No, oczywiście, że mi brakło hajsu. Okej. Okay. Ale i tak armia nie jest zła, wystarczająca, żeby... Ej, serio, nie zdobyłem jeszcze tego? No, aż w to nie wierzę po prostu. Ja tutaj brakuje mi, a ja cały czas nie zająłem sobie tej kopalni. Ale głupek ze mnie. Okej, okay, jejku, dobra, walić to nic się nie stało, co nie? Takie rozumowanie zawsze pomaga jednak w grze, że o, nic się nie stało, damy sobie jakoś radę. Jak nie ja, to kto? Ktoś musi sobie dać. Dawaj. No nie są jakieś duże, ale w sumie to oni, no doświadczenie tyle, że dostajemy. A to doświadczenie bardzo powoli nam się wbija. To też prawda. Z tym doświadczeniem to słabiutko trochę u mnie. Okej, okay, ulepsz sobie tutaj. Niech też w tym zamku ktoś tam po prostu, kogoś będzie stać na coś. Okidoki, dobra, ty sobie to zdobędziesz. Dla ciebie to doświadczenie jest zbierane. No, oni się tu gdzieś teleportują, jak ktoś takie coś, wiecie, ten dźwięk jest taki. No, ciekawy jestem, czy to jest Nikolaj? Nie, to pewnie nie jest Nikolaj, to jest jakiś jego pachołek. Wladimir. Wladimir, okej. Okay. Spoko. Niezła ksywka. No to co? Tu mamy większe rzeczy pozdobywanych. Ci też będą walczyć. Bardzo zachęcające jest to, że każdy chce mi złoić tyłek. Gildie magów, myślę. Czy tu czegoś nie mogę ulepszyć? No mogę mieć te ulepszone. Zawsze jakiś tam malutki plus. Że jakaś jednostka sobie zaraz tam, wiecie, po prostu zrekrutujemy. Tylko że nie będę miał też tutaj ulepszone, chyba tylko enty mam w tym drugim zamku do ulepszeń. Tak mi się wydaje. Lecisz. Teraz tutaj byłem? Nie. No widzisz, tu jest jeszcze dodatkowe 1000 expa. Ty, kolego, wyjdź z zamku na chwilę i wbijesz ty. Ojejku, nie zrekrutowałem, znaczy nie wybudowałem niczego. Nie wiem, czy w sumie było coś do budowy, czy nie, no ale zaraz się przekonamy. O, okej. No i też sobie tutaj po prostu w tych mrocznych terenach coś tutaj odkrywają. Dobra, co my tu mamy? Mogę mieć ulepszone jeszcze jednorożce. Spoko sprawa, bardzo chcę mieć ulepszone jednorożce. Tych sobie proszę ulepszyć. No i rekrutujemy te jednostki, które no, najbardziej mi się przydadzą. Może enty, żeby były silne, żeby było ich więcej. Już mam dużo strzelców, trzeba to zdecydowanie wykorzystać. A nie da się tego bez strat, serio?
Oni muszą podejść. Damy, nie poradzicie sobie inaczej? Zobaczymy. No jest ich dużo, to jest inna sprawa, że jest ich rzeczywiście dużo. No ale jakby tak defensywnie dość zagrać. Dawaj. Ty bij w tych, ty czekaj. No a ty po prostu przywal z pełną siłą. O, no pięknie. No, czemu ma się nie udać? Grupowa prawa moc. Może nie będzie strat żadnych, co nie? Pozytywne myślenie. Oni i tak i tutaj dojdą w dwóch kolej, dopiero w drugiej tej kolejce, co nie? Dobra, przybliż się troszeczkę. Ci idą strasznie powoli, dobra. Co damy? Może wrzućmy ten całą, wiecie, słowo światła. Niech ich osłabia. A nie jest znowu aż tak silny, jakbym sobie na to liczył. Co, teraz przypalimy tych, tylko liczyć, żeby był znowu szczęśliwy atak. Dajcie. I tak jeszcze nawet nie podejdziecie, cholera. Dobra, bijesz. Teraz to bije, no i... O, i tak ich załatwicie. O, to easy, widzicie, bez strat się dało. I doświadczonko leci, a tutaj będziemy mieć większy przyrost ich. O, w sumie to jeszcze poczekam sobie, zrekrutuję ich tu do końca. No, ale nie jest źle. Powolutku zdobywamy wszystko, co jest tutaj na naszym obszarze. Ta nasza wyspa jest już prawie, że przez nas zajęta, teraz tylko zrekrutować dość dużą armię, żeby zdobyć garnizon. I nie powinno być problemów. Dawaj tutaj, rekrutuj. Oni będą walczyć, no szkoda, no tutaj bym chciał, co tutaj jest. O, życia wszystkich istot to plus 2, no przydatna sprawa strasznie. Tutaj cały czas ta walka z tymi cerberami, no co one mogą tutaj... Ej, ja mogę tutaj przejść w jakiś inny... A nie, już myślałem, że tędy da się przejść. Ale nie, nie da się. No dobra, no to sobie wracaj, zaraz pójdziemy na te cerbery nasze. Co ja tutaj mogę jeszcze tworzyć? Na razie tutaj myślę, że ta ochrona zamku nie jest jakaś potrzebna, targowisko sobie stwórzmy. No jak mówię, co ja bym tu jeszcze chciał? No was bym chciał, no was bym chciał, no kurde, was bym chciał, no. Zaraz sobie tutaj chyba coś pozmieniamy, żeby mieć ulepszonych druidów, żeby oni, no, potrafili koksić lepiej, no bo jednak jak są oni ulepszeni, to tak bez szału. Nic specjalnego. Zobaczymy. Dawaj, Findanie. Tydzień wiatrów. Przyznam, że ciekawa nazwa. Okej. Okay. Albo gildy dalej. Już brakuje mi tylko tych cholernych kamyszków. Poczekajcie. Przecież ja mogę tutaj chyba... Nie wiem. Chyba jakoś tak mi nie są potrzebne te znowu. Ej, zobaczmy, żeby zaraz się nie okazało, że czegoś... A, teraz tych brakuje. Dobra, poczekajmy i tak jeden dzień. Akurat będę miał dość, zwiększy się ilość hajsu, żeby móc zrekrutować jednak armię, żeby ulepszyć druidów na początku, o tym muszę pamiętać, jak już sobie ich tam otworzymy. No zobaczymy, no misja, jak mówię, misja była zapowiadana, że jest trudna, no i... A, czy ja nie mam tych? No tego, no super, no to co się postępowałem. Dobra, dawaj. Dawaj, w końcu mamy, pięknie. Teraz wchodzisz do zamku. Ulepszamy ich, tych ulepszamy, łączymy pięknie. No i rekrutacja trwa. No i oczywiście hajsu brakuje. No dostaję tego hajsu dość dużo, no ale cały czas go brakuje. Peszek, co nie? Co innego, peszek. No jak mówię, no fajnie byłoby tutaj gdzieś spróbować. O, albo czekaj, chciałem najpierw na Cerbery. Wiem, że będą walczyć, no ale myślę, że jak się postaramy, to zobaczymy, co to tak właściwie jest na tym obelisku. Czy to można dostać w jakimś świecie, ten artefakt zwiększający przyrost, może jest gdzieś na tej wyspie, kto to wie. A może to po prostu trzeba do tego przejść, to będzie jakaś misja wtedy. A, jeden straty, to wiecie, i tak czułem, one są szybkie, i tak tyle straty to nie jest dużo. Dobra, zobaczymy. Są, a nie, czyli tu można znaleźć gdzieś Grala i tak, spoko. No na razie to mi tutaj za dużo to nie mówi. Dobra, na razie sobie darujmy. No nie powiedziało mi to za dużo niestety. Oni jeszcze nie zdecydowali. Oni tutaj w sumie strzegą tylko... Wiecie, w sumie niczego ważnego. No w sumie zawalczmy sobie z nimi. Chciałbym zająć całą tę wyspę. No, bez strat, pięknie. Udało się. Zbieraj. Wiem, że hajs też potrzebny, no ale hajs tu leży. Hajs to jeszcze zdobędziemy. Prędzej czy później. Tutaj nie mam tych kociołków nigdzie do zdobycia, wiecie, rtęci? Aż dziwne, że tu są tyle kopalni, a nie ma kopalni rtęci. No nie ma. Cóż, nic nie zrobię. Dobra, weź to stwórz, bo się popatrzył i patrzył.
No zobaczymy. I może pójdziemy na garnizon jeszcze dzisiaj. No zobaczymy, jak to pójdzie. Albo jeszcze poczekamy do kolejnego tygodnia, skoro i tak chciałem tutaj sobie, wiecie, zawalczyć tutaj jeszcze z tymi jednostkami neutralnymi, które znajdują się w tych terenach. Przy okazji, no właśnie, substancja, tutaj jest rtęć. Oni będą walczyć. No zobaczmy, dwa straty. To dużo, no. Co tu dużo mówić? O, ale szybko padły. No ale to jest właśnie, one tak szybko atakują, że to jest chyba nieuniknione dwa straty, tak mi się wydaje. Jeżeli duża strata, to nie jest, no ale zawsze coś. Prawda? Co, bijemy tych? O kurde, zaraz stracimy więcej niż dwóch. Ej, już straciłem więcej. Jakim cudem wtedy w tamtej walce tak mało tracone było, no nie wiem. Kurde, niepotrzebnie. Teraz mam więcej straty niż dwa. No dobra, walić to. Jak już samemu zawaliłem walkę i są większe straty, to nie będę płakał nad tym. Musisz się udać, nauczyć lepiej walczyć i tyle. Okej, okay, no to mamy przydatny artefakcik. Tutaj są, daję 10% odporności na magię. No, w walce z przeciwnikiem jakimś tam, no może się to być dość przydatne. No i to jest zresztą ostatnie takie miejsce, gdzie mamy te neutralne jednostki, no a potem już garnizon, więc w sumie można by się wybrać tam. Okej, okay, mogę mieć już nawet smoki. Otóż nie mam druidów, ale to bym wolał może mieć smoki w tym zamku. Wiecie, już ten zamek jest taki bezpieczniejszy. No myślę, że może lepiej tam niech będą te smoki. I zobaczymy zaraz, jak sobie poradzimy z tymi całymi tymi dżinami. Radzimy sobie czy nie? Będzie walczyć. No chcą walczyć. One też nie są znowu jakieś tak nie wiadomo jak mocarne, tylko mają szybki ruch. No ale jak widać, jak w szybkiej walce nie tracimy, to po co wczytywać. No i mamy buciki, które troszeczkę nam wspomogą. No i teraz znowu jedyne co nam pozostaje, no to iść przed siebie. No, no i walczyć zaraz. Nie ten zamek. W tym zamku. Chciałem zrekrutować tych, którzy mogą jeszcze mi się, wiecie, przydać po prostu. No jednorożce, niech będzie ich dużo. Jednorożce są fajne, jak mają szczególnie, wiecie, tę swoją umiejętność oślepienia. Naprawdę świetne są wtedy. W ogóle przecież ja przy Finda nie mam chyba tę umiejętność, że one powinny oślepiać. Dlaczego one nie oślepiły tam przeciwnika? Prawda? Ja mam. Zaraz, gdzie to jest? To nie? Nie? O, to jest to, wiecie. Daję gwarancję, że przydane zdolności zawsze zadziałają. No właśnie, więc to powinno działać chyba. Nie. O, fuck, gdzie ja idę? Miałeś wejście do zamku. Okej, okay. No i co, może teraz sobie już tych zrekrutujmy, niech tak będą też troszeczkę więcej entów. No myślę, że można spróbować, można, czemu nie. Jeszcze sobie zaraz zwiększymy to szczęście i zaatakujemy ten garnizon. Spróbujemy go po prostu zdobyć. Może się uda, może tak, może nie. No liczę, że go zdobędziemy. Fajnie byłoby jednak już pod koniec tego materiału mieć zdobyty ten garnizon. Myślę, że inaczej tak szybciej tej misji nie da się wykonywać. Wykonuję ją w miarę sprawnie. No jest tam trochę przeciwników, jest, to prawda. Ale straty są niewielkie, wiecie co, ja myślę, że jak na tylu przeciwników, to straty są naprawdę spoko, nie powtarzajmy walki. Nic z tych rzeczy, nie powtarzajmy. Udało nam się przedostać dwóch kierunków, czyli wróg też może stąd do mnie po prostu... Uuu, tu jeszcze tych pominąłem, lol. Tylu załatwiłem, nawet nie wiedziałem, że tam są. Okej. Okay. Dobra, zwiększamy sobie przyrost entów. Tam na razie nic nie twórzmy, nie bawmy się. No to jak już zdobywam, wiecie, możemy całą wyspę zająć. Tu jest jeszcze jedna kopalnia. Szkoda, że nie rtęci, chyba klejnotów kopalnia. Łatwe doświadczenie. Pięknie, tutaj kolejne łatwe doświadczenie. Co? Jak to zostaw? Bii. O, tu jest opuszczona, no, może to będzie... A nie, bo to są dwie opuszczone kopalnie. No to może któraś będzie do rtęci, zobaczymy. Bijesz ich pięknie. No i czego to będzie kopalnia? Zaraz, klejnoty, no to... No, wolałbym inaczej, no ale no co zrobić? Zbuduj to. Niech będzie większy przyrost psałeczek. No i tutaj dajemy smoki. Wiecie, niech już będą też na przyszłość po prostu rekrutują się smoki. Co prawda nie będę miał armii na chwilę obecną. No ale po prostu armii, bo nie mam hajsu, żeby zrekrutować cokolwiek. No potem, żeby znowu nie było problemu z hajsem. Zobaczymy. Na razie ja myślę o tym, żeby to był rtęć.
Nie, no to one jak tak wyglądają, to chyba muszą być z klejnotami. No co zrobić? Dobra, ludzie, słuchajcie. Na dzisiaj sobie kończymy ten materiał. Mam nadzieję, że podobał wam się, że zrobiłem wszystko tak, jak powinienem zrobić. Chyba nie robiłem niczego za wolno, niczego za szybko, że robiłem tak optymalnie. Można tak to ująć. Oby. Ale to napiszcie mi, naprawdę będę wam wdzięczny, jak napiszecie po prostu porady, jak przechodzić te misje, może jakieś macie ciekawe, które porady, które wam się przydały, kiedy sami graliście po prostu w Heroesy, a może też mi się przydadzą. W każdym razie, kochani, to tyle na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, widzimy się wkrótce. Cześć, czołem i na razie.